odcinku programu o Kyokushin Karate witają Państwa Andrzej Drewniak i Edward Urbańczyk. W dzisiejszym programie prezentujemy materiały archiwalne z pierwszych mistrzostw Europy Kyokushin Karate w kategorii Open, które odbyły się w Katowicach w 2000 roku oraz 30. jubileuszowych mistrzostwach Polski Kyokushin Karate wagowych rozegranych w Warszawie w 2003 roku. W roku 2000 odbyły się po raz czwarty znaczące zawody w katowickim Spodku. Pierwsze zawody odbyły się w 1986, był to Puchar Europy. Rok później, w 1987, Mistrzostwa Europy i wspaniała impreza w roku 1993 z udziałem samego Masutatsu. Dzisiaj spotykamy się z okazji pierwszych mistrzostw Europy Kyokushin Karate w kategorii otwartej i trzeba powiedzieć, że jest to promocja najbardziej samurajskiej, najbardziej prestiżowej kategorii i płaszczyzny rozgrywania walk, gdzie może zwyciężyć tylko jeden. Gościem honorowym mistrzostw Europy był prezydent Światowej Organizacji Kancho Matsui, następca legendarnego Masutatsu Yamy oraz Antonio Pinero, siódmy dan, prezydent Europejskiej Organizacji Kyokushin Karate. Przysięgam doktor. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Karate jest sztuką i filozofią walki, która wymaga skupienia, która wymaga przestrzegania określonych kanonów zawartych w przysiędze dojo. Te 7 punktów to 7 podstawowych zasad stosowanych w Kyokushin Karate. To 7 zasad, które powinny być wprowadzane nie tylko na treningu, ale także w życiu. Proszę Państwa, w kata kobiet wygrała Rumunka Raluca Gianni. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni Europy zdobyła Małgorzata Dadziwuk z sosnowieckiego klubu karate Kyokushin Kai. Trzecia była Izabela Sulasz. A teraz finał kobiet w walce. W finale spotykają się niespodziewanie dwie nasze reprezentantki. Ta wyższa, jasnowłosa to Adriana Bieńkowska z dańskiego klubu Kyokushin Kai Karate. Jej przeciwniczką jest Agata Pastuszka z wrocławskiego klubu Kyokushin Kai Karate. Obydwie nasze reprezentantki odnosiły sukcesy na Mistrzostwach Europy. Bieńkowska zdobyła tytuł najlepszej na naszym kontynencie w Kijowie. Przed rokiem dwukrotnie była na drugim miejscu. Natomiast Pastuszka była raz wicemistrzynią, dwa razy brązową medalistką Mistrzostw Europy. Bieńkowska jest wyższa, cięższa. Startuje w kategorii normalnie wyższej niż Pastuszka. Pastuszka także na Mistrzostwach Świata w Tokio w 98. miejscu zdobyła brązowy medal. Jeszcze minuta pozostała do zakończenia walki. Panie walczą bardzo efektownie, ponieważ walczą bezpardonowo. Nie ma tutaj jakiejś zimnej kalkulacji, taktyki, wyrachowania. Jest olbrzymia pasja, serce do walki. Tak wyglądał cały ten turniej. Ważne, że nasze zawodniczki dały sobie radę z zawodniczkami zagranicznymi. Pastuszka w półfinale pokonała Norweszkę Stine Hauksdal, ale pokonała po bardzo zaciętym pojedynku, mając lepsze Tameshivari. O jedną deskę więcej złamała
tym pokazie przed turniejem i ten element zadecydował, podobnie jak Bieńkowska wygrała, mając o jedną deskę więcej, złamaną w pojedynku z Agnieszką Sypień. Przed chwilą widzieliśmy taką akcję, powiedzmy niekontrolowaną, uderzenie ze strony Bieńkowskiej. Sędziowie to od razu ukarali napomnieniem. Cały przebieg walki, gdyby ocenić, obie zawodniczki dały siebie wszystko i prawdopodobnie równowaga. Jeden z sędziów opowiedział się za Adrianą Bieńkowską. Adrianie. Ale to za mało. Tak. I będzie dogrywka. Dwuminutowa dogrywka. Adriana Bieńkowska reprezentuje bardzo dynamiczny, bardzo ofensywny sposób walki. Długie kończyny, duża siła uderzenia. Widać, Pastuszka znalazła na nią sposób, skróciła zdecydowanie, odcinając jej długie i silne nogi. Walczy w krótkim dystansie, nie boi się uderzeń, ryzykuje wymianę, ale za to odcina Bieńkowskiej jej długie, bardzo skuteczne uderzenia nogami. Pastuszka walczy jakby troszeczkę w starym stylu. Duża ilość uderzeń ręcznych. Trzeba przyznać, że Agata Pastuszka mniejsza, lżejsza, walczy bardzo ambitnie, ma duże serce do walki, nie poddaje się i Bieńkowska z każdą sekundą traci jak gdyby animusz i swoje największe atuty, a więc silne uderzenia, silne kopnięcia. Tak więc sędziowie będą mieli ciężki orzech do zgryzienia. Trudno będzie wydać tutaj jakiś werdykt. Koniec walki i zobaczymy, jaki werdykt będzie piątki sędziów. Myślę, że walka była bardzo wyrównana i sędziowie będą mieli bardzo trudne zadanie. Dwóch sędziów, trzech sędziów opowiedziało się z Adrianą Bieńkowską, a więc wygrywa Adriana Bieńkowska z Gdańska. Ona triumfatorką pierwszych mistrzostw Europy w karate Kyokushinkai, trzech wag, a więc bez ograniczeń na kategorie wagowe. Polka na najwyższym podium, na drugim miejscu Agata Pastuszka z Wrocławia. Kata mężczyzn triumfowali Hiszpanie. Wygrał Javier Lezcano przez Fernando Perezem. Trzecie miejsce zajął nasz reprezentant Remigiusz Karpiński. A teraz finał turnieju Mistrzostw Europy Trzech Wag w karate Kyokushin pomiędzy naszym reprezentantem Sylwestrem Sypieniem a zawodnikiem Ukrainy Andrzejem Onopchenko. Zawodnik ukraiński jest młodym, nieznanym dla nas zawodnikiem. Bardzo trudno nam było przygotować taktykę na niego. Nie znamy jego najsilniejszych atutów. Nie znaliśmy jego taktyki. Przeszedł przez eliminację jak burza. Sylwester Sypień, doświadczony zawodnik, wspaniale walczący. Ma na pewno trudne zadanie. Poza tym Sylwester Sypień to zawodnik z czerwoną szarfą, natomiast Ukrainiec to zawodnik nieco wyższy, na prawej ręce ma bandaż. Walka finałowa w turnieju mężczyzn trwa 3 minuty, pierwsze 60 sekund tej walki już za nami. Walki bardzo wyrównanej, Sylwester Sypień ma znowu cięższego przeciwnika, teraz jak gdyby zmienił nieco taktykę, poprzednio pięknie unikał ciosów, nie szedł na wymianę, teraz zdecydowanie zaatakował, poszedł do przodu, ale odbywa się analiza. Napomnienie ze względu na to, że łapał, utrudniając obronę przeciwnikowi, a to nie jest dobrze widziane przez sędziów. Teraz Sypień zaatakował zdecydowanie. Był to. To będzie w Azarii, pół punktu. Na wagę złotego medalu. Odrobienie tej straty będzie dla Ukraińca niesamowicie trudne. Sypień bardzo dobrze kopnął w nogi Ukraińca, pod nim ugięły się nogi, był przez moment niezdolny do walki, prawie 3 sekundy i to zadecydowało, że Sypień zdobył pół punktu, a więc w Azarii. Teraz tylko 50 kilka sekund do końca walki, oby Sypień wytrwał, ponieważ
Onopchenko jest zawodnikiem silniejszym, mocniejszym, waży 88 kg. Nasz zawodnik tylko 76, ale wykazuje niesamowitą wolę walki, niesamowity temperament. Demonstruje bardzo bogate techniki, ciosy nogami zadawane techniką obrotową, ciosy także i rękoma. Ma ten zawodnik niespożyte siły. To już szósta walka Sylwestra Sypienia tu na katowickich Mistrzostwach Europy, a do końca walki pozostało już tylko 20 sekund. Rośnie doping w katowickim spotku. Mamy ponad 5000 sympatyków karate na trybunach. Jeszcze jedna akcja naszego reprezentanta. Uderzenie nogą, które robi wrażenie na sędziach. Onopchenko zdaje sobie sprawę z tego, że przegrywa. Już tylko 2 sekundy pozostały do zakończenia tej walki. Sylwester Sypień wytrzymuje trudy tego pojedynku i teraz radośnie unosi ręce do góry. Szalenie zmęczony, wyczerpująca walka, ale efektowna i zwycięska dla naszego reprezentanta, a więc wrocławski klub Kyokushinkai Karate ma w swoich szeregach mistrza Europy i to w kategorii wszechwag. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. To jakby należało się Sypieniowi za prawie 20 lat pracy, za to, że od wielu lat jeździł za granicę, że nie opuszczał żadnych zgrupowań. Myślę, że także jego żona będzie zachwycona, wprawdzie jej nie udało się nie tak wysoko zajść, ale w każdym razie to złote małżeństwo, to jak ich nazywam, aktualnych mistrzów Polski, sprawiło nam wspaniałą niespodziankę. Dotychczas Sylwester Sypień na Mistrzostwach Europy 3-krotnie stawał na podium, ale 3-krotnie był dopiero 3. Mówiło się, że ten zawodnik no nie ma szczęścia, że czegoś mu brakuje, aby osiągać najwyższe laury. Oto tu w Katowicach na pierwszych Mistrzostwach Europy, otwartych, wszechwag, kiedy nie ma podziału na kategorie, zawodnik nie mający najlepszych warunków fizycznych, jeden z najlżejszych w tym turnieju, okazuje się najlepszy, najlepiej rozwiązywał walkę taktycznie, bił się bardzo inteligentnie, nie szarpał, nie szarżował, pierwsze pojedynki rozgrywał niezwykle ekonomicznie, na tę drugą, tę ostatnią walkę finałową z Andrzejem Onopchenko wręcz popisowo. To jego kopnięcie na uda przeciwnika było fantastyczne. To ono zadecydowało o sukcesie naszego reprezentanta. A więc, proszę Państwa, katowickie Mistrzostwa Europy to sukces naszych reprezentantów. Mieliśmy 2 zawodniczki w finale. Mamy także Sylwestra Sypienia na najwyższym podium. Sylwester Sypień, mistrzem Europy. Jeszcze raz popatrzmy, jak ten zawodnik z czerwoną szarfą radzi sobie z dużo cięższym, bo o 12 kg rywalem. Mocne uderzenia, mocne kopnięcia. No i w efekcie pierwsze miejsce na turnieju w Katowicach. Oglądamy teraz materiał archiwalny z roku 2003. 30. Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin. Prezentowany na podium 100 pucharów, które zostaną wręczone najbardziej wybitnym zawodnikom i najbardziej zasłużonym działaczom, trenerom Karate Kyokushin. W pierwszym rzędzie zawodnicy, którzy odnieśli sukcesy na arenach światowych: Ewa Pawlikowska, Piotr Sawicki, Agata Pastuszka, Remigiusz Karpiński, Eugeniusz Dadzibuk. W drugim rzędzie kolejno Tomasz Najduch, Sypień Sylwester i Agnieszka Sypień, Ewa Stachera, Małgorzata Dadzibuk, Rafał Ślązak. W Polsce posiadamy 220 kierowników, którzy noszą właśnie zielone marynarki. Dzisiaj uhonorowaliśmy 70 z nich za 30 lat ciężkiej pracy nad rozwojem Kyokushin w Polsce, dzięki czemu dzisiaj możemy mówić o tak wielkich wynikach. Przed nami młodzi adepci, którzy reprezentują tą najmłodszą grupę, kata, bokata, czyli elementy walki przy pomocy kija. Jest to dodatkowa jakby konkurencja, w której się specjalizują. Kolejny pokaz
prezentowane będą walki reżyserowane. Uprzedzam, jest to para znakomita, mistrzowie Polski w konkurencji walk reżyserowanych. Kyokushin karate w swojej naturze jest walką kontaktową. Dlatego zakładamy, że 18 lat to jest wiek niezbędny, żeby poczuć absolutną perfekcję, żeby panować nad swoimi odruchami, żeby opanować wspaniale technikę i kontrolę nad sobą. I właśnie walki reżyserowane, one uczą wyczucia, dystansu, uczą panowania nad sobą, nad swoim ciałem, uczą czasami wybaczyć przeciwnikowi, kiedy zbyt mocno uderzy. Są doskonałą szkołą dla przyszłych mistrzów. W takiej walce trochę realnych technik, trochę teatru. Często cytują oni wielkich mistrzów jak Van Damme, korzystają z ich filmów, korzystają z ich rozwiązań technicznych. To daje możliwość popisu fantazji, szukania rozwiązań technicznych dotychczas niespotykanych. Pokaz godny mistrzów. Widzimy w tej chwili walkę mistrzyni świata Ewy Pawlikowskiej, która zmierzyła się z Pauliną Pawlusek w walce finałowej. Pokazujemy to, żeby zrozumieć, skąd biorą się sukcesy na mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata. Nie ma w tym wielkiej magii. Jest w tym ogromna praca. Są setki zgrupowań, treningów, turniei. To wszystko prowadzi do mistrzostwa. I dopiero zawodnicy po wielu, wielu latach sięgają po to, co najcenniejsze, po złoto, a także na długiej drodze treningu kształtują nie tylko swoje ciało, ale swoją psychikę, ducha i stają się przez to bardziej wszechstronni, stają się bardziej użyteczni poprzez swoje cechy, także intelektualne. Ewa Pawlikowska jest na przykład radną w Nowym Targu, czyli że także potrafi spożytkować swój intelekt dla dobra nas wszystkich. A cieszymy się również z tego, że wicemistrzynią została Paulina Pawlusek, bardzo młoda zawodniczka z Katowic, studentka AWF-u. Ewa Pawlikowska jest czynią Polski 30. Jubileuszowy Mistrzostw Polskich Seniorów Karate Kiedyś w Warszawie 2003. Kategoria lekka jest naszą polską domeną. Na Mistrzostwach Świata zdobyliśmy największą ilość właśnie medali złotych.
Także potwierdziliśmy naszą dominację w kategorii lekkiej. Kiedyś na Mistrzostwach Świata w 1997 roku w finale spotkało się dwóch zawodników, Piotr Sawicki i Leszek Zgrzebniak. Obserwując sędziego japońskiego, który oceniał walkę, widziałem, jak płynął mu łzy z oczu. Nie mógł uwierzyć, że dożyje tego dnia, kiedy będzie w finale Mistrzostw Świata musiał sędziować dwóm Polakom. A właśnie na Mistrzostwach Polski przecierają się, wyrastają nowe talenty. Tutaj obserwujemy walkę. Obserwujemy z czerwoną szarfą Jana Mąsiora i Piotra Moczydłowskiego. Ja bym wspomniał jeszcze tu o wielkich nazwiskach, jak pierwszy mistrz Europy Drożdżowski, mistrz z Budapesztu Morys, no i rok 1987 Włodzimierz Rój w Katowicach. To też zawodnicy, którzy pierwsze medale zdobywali właśnie w kategorii do 70 kg. Chciałem przypomnieć, że Marek Drożdżowski z Warszawy zdobył pierwszy złoty medal w 1985 roku, także trzeba powiedzieć, że złote medale na Mistrzostwach Europy to jest już długa historia, duże doświadczenie i jeżeli dzisiaj mówimy o 30. Mistrzostwach Polski jubileuszowych, wspaniałych, które podkreślają jakby nasze dokonania, to musimy powiedzieć, że ta praca na przestrzeni tego czasu została wykonana ogromna, w której wzięło udział dziesiątki tysięcy ćwiczących. Chciałbym tylko powiedzieć, że co roku do Kyokushin zapisuje się w klubach ponad 20 tysięcy młodych ludzi. A tutaj walka również finałowa, znany wcześniej Sylwester Sypień. I jego przeciwnikiem jest wiszyński zawodnik z Sanoka. Jest to kategoria średnia. Tutaj widzieliśmy właśnie akcje, takie taktyczne kopnięcie na udo. My to określamy jako low kick. Ono jest bardzo skuteczne z tego względu, że natychmiast wyłącza mięsień czterogłowy i uniemożliwia walkę przez kilka sekund. To zupełnie wystarczy do oceny przez sędziów na Wazarii. Brawa dla Waldemara, który podejmuje walkę z Sylwestrem Sypieniem. Zarówno Waldemar Wiszyński, jak i Sylwester Sypień prezentują najwyższe umiejętności techniczne. Mnóstwo technik okrężnych z wyskoku. Właśnie starcia takich mistrzów powodują, że rośnie poziom turniei, rośnie poziom techniczny, taktyczny, że w następnym sezonie nie poprzestaną oni na tym, co już umieją w tym sezonie, że będą starali się szukać nowych kombinacji, nowych rozwiązań taktycznych, żeby na następnych mistrzostwach zaskoczyć swoich kolegów, którzy ich doskonale znają ze zgrupowań, doskonale ich znają z poprzednich zawodów. Zarówno Wiszyński, jak i Sypień dysponują podobnymi możliwościami technicznymi. Są bardzo dobrze wyszkoleni, uwielbiają techniki obrotowe, potrafią natychmiast skrócić także z przewrotu i obrotu. Lubią tego typu techniki, takie fajerwerki, łączenia technik. To jest bardzo z jednej strony widowiskowe, a z drugiej strony jest bardzo skuteczne, kiedy trafiają na zawodników, którzy walczą w taki sposób może troszeczkę staromodny, w który jeszcze
pokutuje w zachodniej Europie, gdzie dwóch zawodników stoi naprzeciwko siebie i stara się tylko w drodze wymiany technik uzyskać zwycięstwo, nie starając się znaleźć jakichś szczególnie interesujących, szczególnie zaskakujących rozwiązań. Tak, to, które przez chwilę Państwo oglądali. Należy stwierdzić, że jeżeli spotyka się dwóch tak znakomitych zawodników, to trudno jest zaskoczyć jeden drugiego, ale tutaj widzieliśmy wspaniałą technikę Maashi Geri Chudan i walka kończy się przed czasem, walka finałowa, w którym zwycięża Sylwester Sypi. Wystarczył mały błąd, inna kalkulacja. Waldemar sądził, że atak będzie szedł na Dziodan. Atak był skierowany na Ciudan, na wysokości wątroby. I nie było już możliwości napięcia mięśni brzucha, żeby się uchronić przed tak precyzyjnie wykonanym uderzeniem. I Sypień właśnie poprzez tego typu taktyczne rozwiązanie wygrywa walkę. Zawodnicy na koniec walki podają swoje dłonie, nie żywią do siebie urazu. To cechuje wszystkie walki, sztuki walki. I prezentacja właśnie mistrzów w tej kategorii. Pierwszy Sylwester Sypień, drugi Waldemar Wiszyński, Michał Krzak. Przyjaciele sięgnęli po sprzęt fotograficzny, po kamery. Tutaj obserwujemy już kategorię półciężką, zwyciężył Habraszka i zakończenie zawsze zwyczajowo wspólne zdjęcie, żeby pokazać jedność, żeby pokazać wspólny walkę, wysiłek, która kończy się wielkim pojednaniem i radością sukcesów. Kończy się pierwsze 30-lecie. Mamy nadzieję, że kolejne 30 lat również będzie owocne dla karate Kyokushin. Wydawało nam się, że przed laty, że pierwsze sukcesy, pierwsze medale na Mistrzostwach Europy to jakiś dziwny przypadek. Tak daleko odbiegaliśmy od czołówki europejskiej. Ale teraz okazuje się, że to jest rzeczywistość, jest to konsekwencja ciężkiej pracy w wielu klubach. I w tej chwili oglądamy kolejną walkę, rok 2004, Mistrzostwa Europy Open i jako walka pokazowa. Walka odbywa się pomiędzy Ewą Pawlikowską, mistrzynią aktualną świata, oraz czterokrotną mistrzynią Japonii Iwai, która specjalnie przyjechała do Polski, żeby stanowić jakby taki pojedynek gwiazd na najwyższym poziomie. My to określamy jako one match fight, czyli walkę pokazową wielkich mistrzów. Tego typu walki historia rozpoczęła się w Tokio i cieszymy się, że po raz pierwszy w Polsce odbywa się tego typu pojedynek. Mamy nadzieję, że jeżeli spodoba się to naszej publiczności, jeżeli spodoba się to naszym fanom, że będziemy kontynuować tego typu pojedynki, że będziemy zapraszać wielkich japońskich mistrzów, którzy zmierzą się z naszymi mistrzami. Ewa Pawlikowska to polski fenomen, to przez Japończyków określana Polish Princess, czyli polska księżniczka. Ewa Pawlikowska dokonała cudu, który nie udał się dotychczas nikomu. Trzy razy pod rząd, prawie pod rząd, została
mistrzynią świata. Tego jeszcze nikt nie osiągnął. Raz była druga na Mistrzostwach Świata. I ciągle ma nadzieję, że będzie w czołówce. Ma nadzieję, że w 2005 roku na Mistrzostwach Świata pewnie te dwie zawodniczki spotkają się znowu w finale, że pokaże swoją wyższość. Rok temu w Tokio przegrała z Iwai przez wskazanie, przez drobne różnice punktowe. Dzisiaj pragnie zrewanżować się, pragnie pokazać przed polską publicznością, że stać ją na wiele, że potrafi pokonać Japonkę. Jeżeli wygra, będzie to dla niej wielki psychologiczny handicap. Będzie mogła w Tokio lepiej czuć się, kiedy spotka się prawdopodobnie z Iwai na poziomie finału. Może powiemy coś na temat, jak, w jakim czasowym rozmiarze te walki się odbywają? Walki odbywają się w postaci trzech rund ocenianych, dwuminutowych, w której każdej rundzie sędziowie wskazują na poszczególne zawodniczki. I suma punktów daje zwycięstwo. Sumuje się wszystkie trzy walki, wszystkie wskazania sędziów. Jak widać, sędziowie nie byli w stanie rozstrzygnąć tej bardzo zaciętej, wspaniałej walki. Decydują, że walka była remisowa. Za moment trzecia runda, chwila odpoczynku. Po 30 sekundach zawodniczki wrócą do walki. Sędzią na macie jest Peter Vogt, holenderski sędzia, przewodniczący komisji sędziowskiej Europejskiej Organizacji Kyokushin. On wziął na siebie ciężar poprowadzenia tej walki, zebrał najlepszy zespół sędziowski, jakim dysponuje Europa w tym momencie, i wynik tej walki będzie znany na świecie już błyskawicznie dzięki bezpośredniej relacji internetowej. Ewa jest bardzo lubianą zawodniczką, ma wielu fanów, jest bardzo towarzyska, jest bardzo sympatyczna, ale jednocześnie niesamowicie zacięta, nieustępliwa, potrafi prowadzić walkę do samego końca, do ostatniej sekundy, nigdy nie rezygnuje. Ewa jest aktualnie zawodniczką krakowskiego klubu Kyokushin Karate, polska IMKA. Wynika to stąd, że studiowała w Krakowie na Politechnice Krakowskiej. Tutaj przez lata doskonaliła swoją technikę, ale pochodzi z Nowego Targu. Jej pierwszym trenerem był Andrzej Krawątka, szef Nowego Sącza. Walka szalenie zacięta. Troszeczkę panie inaczej rozwiązują walkę w półdystansie. Nie tak jak mężczyźni, że próbują ciekawych rozwiązań. Tutaj aż dziwi, że to właśnie w ten sposób walczą kobiety. Zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas dzisiejszego meczu, ilość wskazań chorągiewek na danego zawodnika, daną zawodniczkę decyduje o zwycięstwie. Zwycięzcą tego meczu jest Ewa Pawlikowska! Ewa Pawlikowska, a winner. To wielki sukces Ewy Pawlikowskiej w tej nowej konkurencji bardziej honorowej,
może niż inne zawody w bardzo specyficznej konwencji trzech kolejnych walk ocenianych, sumowanych punktów. Ale myślę, że to jest właśnie najlepsza możliwość, żeby najwspanialsi zawodnicy na świecie jeszcze mieli możliwość zaprezentowania się publiczności, żeby w specyficzny dla siebie sposób mogli pokazać swoje mistrzostwo. Właśnie zakończyła się walka pomiędzy Natsumi Iwai i Ewą Pawlikowską. Przed nami walka pomiędzy Masafumi Takahara, aktualnym mistrzem świata, oraz naszym polskim zawodnikiem Piotrem Moczydłowskim, mistrzem Europy z roku 2004 na mistrzostwach w Rizie w Niemczech. W kategorii do 70 kg został mistrzem Europy. Młody, obiecujący student ze Szczytna. Oglądaliśmy jego walkę finałową wcześniej na mistrzostwach Polski w Warszawie, na 30. mistrzostwach Polski. A tutaj one match fight, czyli na tych samych zasadach jak wcześniej Ewa Pawlikowska. Konfrontacja znakomitego zawodnika z Japonii i naszej obiecującej gwiazdy. Piotr Moczydłowski posiada wspaniałą technikę, lubuje się w technikach obrotowych, także w technikach takiej spadającej nogi z góry. Często to daje mu przewagę, daje mu zwycięstwo. Tutaj nie będzie miał łatwego zadania. Jego przeciwnik ma 39 lat, startował w wielu, wielu turniejach, wielokrotnie był medalistą mistrzostw Japonii. Ciągle reprezentuje bardzo wysoki poziom, jest trenerem w jednej ze słynnych szkół w Tokio. I ten pojedynek jest niesamowicie ważny dla Moczydłowskiego. Po raz pierwszy występuje w tej roli. Nigdy jeszcze nie zmierzył się z mistrzem tego formatu. Jeżeli wytrwa ten pojedynek, jeżeli nie odda pola, zdobędzie ogromne doświadczenie i taką psychiczną pewność, że nawet walka z największym mistrzem jest możliwa, pod warunkiem, że jest się doskonale wyszkolonym, doskonale fizycznie przygotowany i ma się tą odwagę sięgnąć po to, co najcenniejsze. ...39 lat to wiek optymalny, jak mawiał Masutatsu Oyama. Zawodnik w tym wieku ma największe doświadczenie, które pozwala w prawidłowy sposób rozwinąć i przeprowadzić walkę. Są takie decydujące czynniki, jak na pewno siła fizyczna, szybkość, wytrzymałość, określana jako stamina, ale jest ten czwarty czynnik, ten najtrudniejszy do odgadnięcia, ten najtrudniejszy do wytrenowania. Wola walki, wola zwycięstwa. I to na ogół w końcowej fazie, kiedy już zawodnicy są skrajnie zmęczeni, to decyduje, który z nich sięgnie po zwycięstwo. Wierzę w to, że Piotr Moczydłowski już wiele umie, że jego duch walki jest na bardzo wysokim poziomie, że wierzy w swoje siły, że nie odda pola. Wiadomo, że Japończycy są, jeśli chodzi o karate, numer jeden na świecie. Oni są w stanie wystawić 200-300 zawodników równorzędnych. W Europie, na mistrzostwach Europy spotyka się maksymalnie w tej chwili 40-50 zawodników na tym samym poziomie. To ogromna przewaga. Japończycy
W tym roku rozgrywają 37. Mistrzostwa Japonii w kategorii otwartej. My dopiero w Europie, 5. mistrzostwa rozgrywamy Europy, a wiele narodowych organizacji jeszcze nie rozpoczęło rozgrywania mistrzostw Europy w kategorii otwartej. Mówię o tym jakby przy okazji tego fantastycznego pojedynku w kategorii lekkiej, ponieważ często zdarza się, że zawodnicy także spotykają się z innych kategorii, z kategorii średniej, z kategorii półciężkiej, oczywiście rzadko z kategorii ciężkiej, ale w turnieju, gdzie dominuje siła, wzrost, właśnie największe zwycięstwo, największe brawa należą się tym najlżejszym. I końcowa odsłona, ostatni wysiłek, trzecia runda. Zawodnicy muszą dać wszystko z siebie, muszą pokazać sędziom, że oni są, że każdy z nich jest tym, który pretenduje. Sędziowie muszą ocenić, którego styl walki, którego technika, taktyka najbardziej zbliżone są do ich wyobrażenia na temat ideału zawodnika, który powinien wygrać, któremu należy dać zwycięstwo. Oczywiście za Masafumi Takahara przemawia to raz, że jest Japończykiem, czyli pochodzi z kraju wiśni uznanego, gdzie wielu mistrzów urodziło się i wielu mistrzów pokazało swój ogromny kunszt. Dzisiaj na świecie tuż za Japończykami są Brazylijczycy. Także niesamowitą potęgą są Rosjanie, którzy wprowadzają może troszeczkę inne karate do światowego karate. Może bardziej siłowe, oparte o niesamowite cechy wytrzymałościowe, fizyczne. Ale to powoduje, że zmuszają Japończyków, żeby szybciej biegli. A gdzie znajduje się Polska? Sądzimy, że jesteśmy gdzieś na 5., może 8. miejscu na świecie. Czasami wydaje nam się, że na 4. Także kraje takie jak Iran bardzo mocno stawiają na sztuki walki. Oni prowadzą walkę od wielu lat. To też tą taką prawdziwą walkę, gdzie do wyszkolenia policji, do wyszkolenia wojska używają sztuk walki, a szczególnie Kyokushin Karate, które uważają, że jest jednym z najmocniejszych na świecie. Brawa dla zawodników, naprawdę walka na bardzo wysokim poziomie. I powtórka najciekawszych momentów z walki. Dopiero w zwolnieniu można zobaczyć pewne niuanse, pewne uderzenia, które normalny widz nie jest w stanie odnotować. Tylko specjaliści zajmujący się karate przez wiele lat, oni są właśnie sędziami, mają 20-30 lat doświadczenia, oni są w stanie wyłapać takie niuanse. Z tego względu, że nie mają oni możliwości potem podglądu na zwolnionym tempie na filmie przed wydaniem werdyktu. Muszą to zrobić natychmiast i w ułamku sekundy. Nasz zawodnik przegrał jednym głosem, ponieważ walki były oceniane przez sędziów w zasadzie pierwsza i druga remisowo i dopiero ostatnia runda jeden z sędziów wskazał na zawodnika japońskiego. Na tym poziomie zawodnicy boją się wykonywać takich bardzo spektakularnych technik. Wiedzą, że mogą być natychmiast skontrowani, że wystarczy ułamek sekundy nieuwagi i otrzymają ten cios, który może zdecydować o zwycięstwie albo przegranej.
przed państwem rozgrzewka przed pokazem technik dozwolonych i zabronionych w Kyokushin. Warto jest wiedzieć, że te techniki muszą być bezpieczne, muszą być kierowane na określone miejsca ciała. Raczej tylko tam, gdzie pokrywa je karategi, czyli strój do karate. Są to techniki zarówno proste, jak i okrężne, te stosowane w boksie i w innych sztukach walki. To może być praktycznie każda technika, ale musi być bezpieczna. Musi być taka, która gwarantuje przeciwnikowi, że nie odniesie kontuzji. Wcześniej widzieliśmy techniki ręczne, można zadawać zarówno pięścią, zamkniętą dłonią, jak i łokciem na strefę Chudan, czyli w okolice tułowia. Tu prezentują zawodnicy techniki nożne, technika Gedan, uderzenie w udo. Teraz obserwujemy technikę Hizageri, technika nożna kolanem, technika na wprost, Maegeri, również w okolice splotu słonecznego, bardzo skuteczna technika Yokogeri. Zawodnicy walce mogą stosować arsenał około 100 technik. Wiele z nich to mutacje tych podstawowych. Ale karate na dzień dzisiejszy rozwija się, nie stoi w miejscu. Wprawdzie liczy 4000 lat, ale ciągle w tej takiej formie turniejowej, formie zawodów, podlega rozwojowi. Obserwujemy pokaz w wykonaniu Jana Grubby, szefa warszawskiego ośrodka Kyokushin Karate i jego kuzyna, także Grubby. Ci wspaniali zawodnicy specjalizują się w wysokich kopnięciach, szczególnie Jan Grubba. W kata był już medalistą Mistrzostw Europy, a jego techniki nożne uchodzą za przykład perfekcji i opanowania karate na poziomie mistrzowskim. Wszystkie techniki określane są po japońsku. Ta japońska nomenklatura jest identyczna na całym świecie, dzięki temu możemy się łatwo komunikować. Tak samo komendy w karate wydawane są w języku japońskim. Nie jest to trudne, nie wymaga zbyt długiego czasu opanowanie tej wiedzy. Ale jest to taki nasz międzynarodowy język. O ile na kongresach, o ile na spotkaniach obowiązuje język angielski, to na treningu tylko japoński. Jedne z najtrudniejszych techniki obrotowe, właśnie takie spadające, oraz techniki z wyskoku, jako szczyt precyzji, szczyt finezji. Również techniki z wyskoku, Tobi Ushirobieli Chudan. Tobi Ushiromoashigiri Chudan. You can watch jumping. Ostatnio bardzo modna technika z przewrotu. Niewielu zawodników decyduje się na nią. Jest niebezpieczna, można po prostu uderzyć o kolano przeciwnika i samemu wyłączyć się z walki. Walka wymaga ogromnego opanowania. Wymaga znajomości wielu technik. I w przygotowaniu karateka szkolenie techniczne musi być na najwyższym poziomie. To, co oglądaliśmy, jest przykładem tego. Z Europy oglądamy pokaz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, gdzie Kyokushin Karate jest jednym z elementów wyszkolenia.
Lądowanie z helikoptera. Nocny atak. Pełne zaskoczenie. Jak kiedyś nie wyobrażano sobie, że Polacy będą dominować w Europie, tak nikt sobie nie wyobrażał, że nasi żołnierze będą razem z Amerykanami walczyć wspólnie, ramię w ramię, w obronie wolności. Kamera pokazuje zarówno atak, jak i obronę pozycji, wzięcie jeńców do niewoli, walkę wręcz. To te elementy, na które składa się współczesne szkolenie oddziałów specjalnych, oddziałów, które przy najmniejszych stratach muszą osiągnąć maksymalny sukces. Elementy karate także nadają się do kata, nadają się do szkolenia. Przede wszystkim niesamowita dyscyplina, praca nad stroną psychiczną, która dotychczas była domeną sztuk walki, została przekazana do wykorzystania w armii. Po to, by nasi polscy chłopcy mogli dorównać innym na świecie. Szkolenie zielonych beretów, szkolenie innych formacji słynnych na świecie odbywa się w zupełnie podobny sposób. Tu sztuka walki odgrywa także ogromną rolę i sposób dochodzenia do tego. Prezentowany pokaz pochodzi z materiałów archiwalnych z roku 2000, ale podobny pokaz miał miejsce już w 1993, również w katowickim spotku. Oglądał to sam Masutatsu Oyama. Bardzo ten pokaz przypadł mu do gustu. Wtedy pokaz wykonała 6. Dywizja Powietrzno-Desantowa, pomieszana z naszymi najlepszymi zawodnikami. Rozwiązania taktyczne, jak poruszanie się grupowe, poczucie wspólnoty, siły, nawet w tak małej grupie, jest niesamowicie ważne. Tak jak my na zawodach, mimo że jest to indywidualna konkurencja, kiedy czujemy wsparcie naszych kolegów, czujemy się jeszcze silniejsi, czujemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za zwycięstwo. Trzeba powiedzieć, że nasi adepci
karate najczęściej trafiają właśnie i zasilają szeregi komandosów. Jeżeli młody człowiek ma umiejętności karate, jest dobrze wyszkolony, armia na pewno będzie chciała go mieć u siebie. Przede wszystkim najważniejsza jest jego odpowiedzialność, że mimo, że ma sztukę walki w rękach, że potrafi panować, że dzięki księdzu Dojo zdaje sobie sprawę, że nie wolno mu jej nigdy pod żadnym pozorem stosować, chyba że będzie to szczególne zagrożenie jego zdrowia, życia albo jego najbliższych. Na całym świecie jest ten sam problem. Szkoli się setki komandosów, oni później trafiają do cywilnego życia, ale wielką sztuką jest to, żeby oni nie zasilili nieformalnych grup, żeby swoją sztukę walki, którą znają, umiejętność, nie wykorzystywali w innych celach. Żołnierze klęczący w pozycji Seiza to symbol wyszkolenia duchowego, to symbol wyszkolenia przy pomocy sztuk walki. Granicza różnych sztuk walki, ale bazą ich jest szkolenie Kyokushin Karate, gdzie mogą opanować zarówno od strony technicznej, jak i fizycznej wiele trudnych elementów, połączyć je w pewną całość. A tak jak mówiliśmy, największą rolę tu odgrywa przygotowanie psychiczne. Dzisiejszy komentarz prowadzili Andrzej Drewniak, Edward Urbańczyk. Zapraszamy Państwa za tydzień do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Karate Kyokushin. I wycofujemy się równie efektywnie z OS. OS. Dziękujemy. 29. brygada kawalerii powietrznej.